Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacji do GTA 2 pod tytułem Odyseja w imieniu króla. Aktualnie znajdujemy się na statku, już można powiedzieć, że drugi, a prawie nawet trzeci odcinek, no ponieważ jeszcze tutaj mamy naprawdę troszeczkę rzeczy do zrobienia, zanim wypłyniemy na wyspę. Także trzeba oczywiście wziąć wszystko, wszystkie questy, które mogą być powiązane również z tą wyspą, na którą mam się zamiar wybrać. Bo jak już zauważyliśmy w poprzednim odcinku, dostaliśmy, można powiedzieć, dwa takie questy na temat tamtej właśnie wyspy. Więc w razie czego, jak już będziemy się tam udawać, oczywiście, no to żeby po prostu mieć wszystko odpalone, żeby to było. Także no trzeba jeszcze z kilkoma ludźmi porozmawiać. Myślę, że z większością już rozmawialiśmy, także myślę, że spoko pójdzie. Jeszcze nie byliśmy tutaj, tylko że z nim nie mamy nic tak naprawdę do rozmowy. I będzie trzeba chyba, myślę, się przespać, bo też nie wszyscy, no właśnie, są. W sumie nie wszyscy są na miejscu. W sumie to ten gościu mnie nie zaczepia tak naprawdę. To jest Knut. To jest gościu, który chce nas zaczepić, ale może po prostu nie chce tego robić tutaj na pokładzie, tylko jednak może w jakimś innym miejscu, pod pokładem czy coś. To jest taki właśnie gościu, który no chce nas chyba pobić. I nie wiem, jak to z nim wyjdzie. Pewnie będzie trzeba go obić, no tylko że to jest tak, że my nie możemy go jakby sami pierwsi zaatakować i tak dalej, no bo zaraz paladyni coś tam, nie? I wyrzucą nas do morza. Także to na razie na spokojnie. Włączyła się oczywiście piękna muzyczka, jak się przyspaliśmy do rana. Mogę ci opowiedzieć Ostatnio o w ogóle ja parku musiałem Pietra? swoją drogą przyciszyć troszeczkę, bo na początku, jak tu dotarliśmy Dokładnie tym tak jak statkiem, to mówiłem. troszeczkę była za głośna względem dialogów i tak dalej. No i właśnie tam chcę się Mogę ci wybrać. więcej, wierz mi. Dobra, nie patrzmy, bo się po prostu coraz bardziej zastanawiam, co my tam będziemy mogli znaleźć na tej wyspie. Ale jeszcze troszkę wytrzymajmy. W takim razie, co ja bym teraz mógł zrobić? Ja już do końca nie pamiętam, z kim ja Nie mam rozmawiałem. czasu na takie rzeczy. Szczerze mówiąc. No, Już nie ale chcę wiem, mi że się z tego większością. słuchać. Bo wczoraj nagrywałem Nie ten słyszę się odcinek, wolniej, to tak Knut. mniej więcej tylko pamiętam. Und? Naja, wieder mal viel Arbeit an Bord. Manchmal ist das hier schon eine ganz schöne Plackerei. Dobra, tutaj nic. Widocznie z nim rozmawialiśmy. Knuta to tak na razie, no nawet sam nie będę zaczepiał. Tutaj już mamy jakby odpalony trening u Musisz to Haralda. na tym polegać. Też z nim, to znaczy, rozmawialiśmy i jest właśnie taka akcja z zawodami w piciu jakiegoś tam rumu. Musisz mi to Możemy zapytać, może on coś będzie też wiedział na ten temat, może jakoś nam pomoże. Weißt du, wie man Halva beim Wetttrinken schlagen kann? Nein, keine Ahnung. Du wirst verlieren. Dobra, jednak nie. Chociaż i To tak nie jedną będzie miłe. osobę dopytaliśmy i coś tam Hey nam du! powiedział. Ale to nadal chyba za mało. Mam się od tego zaleczyć. To jest Mag, Wulfias. Sam tak mówiłem. Wszystko jest możliwe. Tu nie, tu nie. Musisz mi Tu tego też powiedzieć. nie. Mam wrażenie, że Już mi to ominąłem mówiono. jakieś miejsce, w którym Jest jeszcze nie więcej, wierz byłem. mi. Nie martw Zaczekajcie. się. Tutaj. On myśli, że to Tutaj to wyjdzie. są te sypialnie. Tutaj można też przejść. Tutaj też są sypialnie, czyli tutaj nikogo aktualnie nie ma. Tam są w ogóle drzwi, Nie przyszło do głowy. które Nie niby wiem, można Knut. otworzyć, ale są zamknięte. Tutaj Volker, z Hey Volkerem du! chyba rozmawialiśmy. On nas uczy strzelania z kuszy. Tutaj Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht zamknięte. auf. To był ten kucharz. Z nim nic już nie mamy. Kurde, ciężko mi powiedzieć, co ja mam teraz zrobić, szczerze mówiąc. Podły awanturnik. Może kurde, weźmy go jednak, zagadajmy. W sumie, no przecież nic nam nie zrobi tutaj. Wszędzie są paladyni i tak dalej. Chyba Także, wierzy tak, mi. jakby się na nas miał rzucić, no to Sam tak oni to mówiłem. raczej będą widzieć, że to przecież on zaczął, a nie my. Także myślę, że moglibyśmy zacząć rozmawiać z Hallo, nim. ich Kto bin. ci to powiedział? Ich sehe schon, eine miese kleine Landratte, die an Bord gekommen ist. Powinien być mądrzejszy. Wie? Moment mal, was hast du To gesagt? przecież tylko Ach, pogłoski. schwöre ich, ist der Kleine auch noch, was? Wir brauchen keine Penner hier an Bord. Verschwinde also Sam in tak dein Loch mówiłem. zurück, aus dem du gekrochen bist. Hör mal!
Du bist ja ganz schön geladen. Ich nicht ziemlich. Kannst du mir vielleicht verraten, was du gegen mich hast? Das kann ich dir verraten, du kleine miese Landratte. Du stinkst. Hast dich wohl im Kuhmist gewälzt, was? Hey, jetzt ist aber Schluss. Ich lass mich nicht länger von dir beleidigen. So? Und was willst du dagegen machen? Nie możemy dać się sprowokować. I tyle w temacie. Ej, może będzie wiedział coś na temat tych zawodów w piciu. Tak, dla śmiechu się zapytam, bo widzę, że jest jakaś opcja. To śmiesznie by była, jakby taka nagła zmiana tematu była i by nam pomógł w tym. Kannst du mir sagen, wie man Halva beim Wetttrinken schlägt? Wetttrinken? Wie vornehm? Ey Mann, da wird gesoffen, kapiert? Gesoffen! Von mir aus auch das. Also, wie sieht es aus? Wieso kommst du dann zu mir, hä? Ich kann dich doch gar nicht leiden, kapiert? Nun, ich dachte, du hast große Erfahrung auf diesem Gebiet. Hab ich auch, Mann. Ich hab schon manchen unter den Tisch gesoffen. Aber dir will ich trotzdem nicht helfen, obwohl ich schon so manche Ideen hätte, Halva auszutricksen. Kurde, no szkoda. No nic. Jesteś frajerem, nie będę więcej znosić twoich zaczepek. Ich weiß jetzt, dass du ein ganz mieser Schläger bist. Mnie to kosztowało. Ach, hat dich der Kleine etwas ausgeholt? Na, was willst du jetzt machen, hä? Ach komm, du hast doch nur eine ganz große Klappe. Hier oben, wo die Paladine dir helfen können, fühlst du dich stark. Aber wenn wir alleine wären, würdest du von mir davonlaufen, weil keiner mehr da ist, der auf dich aufpassen kann. Ich poliere dir gleich deine blöde Klappe. Ich brauche keinen, auf mich aufpasst, verstanden? Dann beweise es mir doch, du kleiner Angeber. Bis jetzt höre ich nur dumme Sprüche von dir. Jetzt reicht's mir aber, du kleine miese Ratte. Komm um Mitternacht in den Laderaum, wenn du Mumm hast. Wir sind dann allein. Und dann werde ich dir all deine Knochen brechen. Dobrze, dobrze, piłeczka została odbita i mamy załatwioną bitkę. No, miejmy tylko nadzieję, że sobie poradzimy. W takim razie, no można od razu to niby zrobić. Czyli północ. Przyśpimy się do północy. Tylko kurde, nie w tę stronę. Łóżeczko jakieś mi dajcie. I zrobimy sobie to od razu, wiecie. Będzie spokój. Tutaj będzie jakieś łóżko? Kurde, się gubię czasami na tym statku. Dobra, do północy. Chwała, chwała. No i idziemy do niego. Zapiszmy sobie może jeszcze. Tutaj. No i on już na nas tutaj czeka. No zobaczmy, jak to będzie wyglądało. On ma 400 HP tak naprawdę. No nie wiem, no co no. Trzeba to zrobić. Da bin ich. Von mir aus kann es gleich losgehen. Dann zeig mal, was du drauf hast, du Angeber. O kurde, ma mistrza w jedno ręce, widzę. Ale widzę, że gościu wyprowadza... Jeden cios tylko? Czyli my tak naprawdę uderzamy prawym. Ej, miecz ktoś wyciągnął. Nie powinno to tak wyglądać raczej. Tu się nie walczy, zrozumiano? Niech to będzie... Ale spoko, ten ktoś, kto to widział, Hawk... Jakby był po naszej stronie. Nie było, że coś tam, że będzie nas bił, tylko... Okej, okay, dobra, czyli nic się tutaj nie stało. Po prostu myślałem, że zaraz będzie jakiś dym, bo nie może nikt jakby tego widzieć, nie? Ani słyszeć. O rany, moja głowa. A i wystarczyło prawym uderzać, bronić się lewym i tak ciągle. Du hast es nicht anders gewollt. Und jetzt hör mir mal gut zu. Ab heute hörst du gefälligst damit auf, die Leute hier an Bord blöd anzumachen. Sollte ich nur einmal davon hören, dass du weitermachst wie bisher, bekommst du noch mehr von mir aufs Maul. Ist ja schon gut, beruhig dich, Mann. Ich werde keinen mehr hier anquatschen, versprochen. Hoffentlich. No i sprawa załatwiona. Oj, ja się tak martwiłem, że będzie ciężko, a tu kurde, no zobaczcie. Prosta sprawa. Nie no, ten gościu, który to widział, czy tam słyszał bardziej, no to raczej nie powinien nam żadnych dymów o to robić, co nie? Knut hat ja auf einmal so schlechte Laune. Hast du vielleicht etwas damit zu tun? So ist es. Ich denke, dass ihr jetzt vor ihm Ruhe haben werdet. Da bin ich aber froh.
Ich hatte zwar keine Angst vor ihm, aber sein Getue ging mir doch ganz schön auf die Nerven. Wieści się szybko rozchodzą, widzę. No dobrze, idźmy się przespać teraz do rana z powrotem i... Zobaczymy co dalej. Oczywiście. Czyli to mamy w takim razie. I co mieliśmy w zadaniu, kto więcej wypije? Jaki wpis? Halvor po wypiciu trunków poczuł się źle, ale szczegóły tego zdarzenia zna tylko Wolfgang. Tylko gdzie on był? Gdzie on był? Widocznie musiałem go ominąć. Tak dalej być nie może. Du hast also meinen Ratschlag befolgt und Knut deins auf die Nase geben können? Ja, aber woher weißt du das? Das war nicht schwer zu erraten. Der Kerl zieht jetzt sein Gesicht wie lange nicht mehr. Das letzte Mal, wo ich ihn so sah, war, als ich ihn in seine Schranken verwiesen hatte. Das hast du gut gemacht. Der Bursch hat es wirklich mehr als verdient gehabt. Sein Getue und seine blöde Anmacherei gingen mir schon so auf den Nerv, dass ich ihn schon bald selbst verprügelt hätte. Danke, dass du mir die Arbeit abgenommen hast. No myślę, że też dzięki temu reputacja nasza, można powiedzieć, wśród marynarzy, rekrutów, to znaczy bardziej strażników, bardziej o, to została podniesiona, nie? Ale dobra, to znajdźmy tego... Kurde, gdzie ten gościu? Wolfgang. Gang, Wolfgang, coś takiego. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach? Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Chwila, po kolei, kurde, bo to się... Tak nie może wyglądać. Ładnie, po kolei zaczniemy. Czyli tutaj mamy Erika. Hey. Z Erikiem to w ogóle... Rozmawialiśmy, tutaj z tym też rozmawialiśmy. Idziemy teraz na górę. Tutaj jest trzech paladynów, czyli nie. Volker, Wachtowy też nie. Tutaj byliśmy, dobra, tutaj mamy to. Tu jest Halvar, Konrad. Możemy jeszcze sobie zerknąć, czy nie ma u nich. Dobra, tutaj jest siła. A tutaj jest nic. Dobra, czyli tutaj to mamy. Teraz idziemy tutaj. Tutaj ostatnio nikogo nie było, ale... To są to w ogóle drzwi zamknięte, nie wiem. Nikogo nie było, ale zawsze warto sprawdzić. Tutaj też nikogo nie ma. Dobra, czyli tu mamy to. Tutaj na dole był. Hallo, ich bin der neue Matrose. Ktoś mein nowy? Name ist Roland. Hallo, Mann. Willkommen auf der Albatros. Danke. Und wer bist du? Ich bin der gute alte Sven. Wenn du mal was brauchst, dann komm getrost zu mir. Wieso? Kann ich irgendetwas bei dir kaufen? Na klar, Mann. Für gute Freunde habe ich immer etwas. Echt preisgünstig. Hey, Sven. Hast du vielleicht eine Idee, wie man Halvar beim Wetttrinken schlagen kann? Pump ihn doch vorher einfach mit Sumpfkraut voll. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Hast du keine bessere Idee? Nein, habe ich nicht. Mit Oczywiście tu jak miałem opcję, to po prostu musiałem ją sobie przepijać, bo i tak geschafft? Wiemy, do kogo się udać z tym zadaniem już. Beeindruckend, wirklich beeindruckend. No, szacun was jest. Du mir anbieten? Handel bagiennym ziołem? Sumpfkraut, Mann. Echt gutes Zeug und verdammt günstig. Und wenn du noch das eine oder andere brauchst, dann frag ruhig mal den alten Sven, ob er es dir besorgen kann. Du handelst also mit Sumpfkraut? Weißt du nicht, dass das verboten ist? Na und? Solange mir keiner etwas beweisen kann, ist mir das ziemlich gleich. Zeig mir dein... No myślę, że lepiej mieć otwarty handel tym, niż nie mieć go tak naprawdę, nie? Tak mi się wydaje. Nie wiem, ty mi powiedz. I tu będzie ten gościu. Hallo, ich bin Roland, der neue Matrose. Dann sei willkommen an Bord der Albatros. Ich bin Wolfgang, der Lagerverwalter. Kann ich etwas für dich tun? Vielleicht. Handelst du auch mit etwas? Ja, du kannst bei mir erstklassige Waffen bekommen. Aber natürlich verkaufe ich auch andere nützliche Dinge. Also, wenn du etwas brauchst, dann sag mir nur Bescheid. Tak dalej być nie może. Was ist mit Halvar? Halvar, unser Steuermann.
Der ist ein wahrer Herkules. Du solltest mal sehen, wie leicht er das Steuer führt. Der Bursche hat wirklich Bärenkräfte. Das einzige Schlechte, was ich über ihn sagen kann, ist, dass er wie ein Loch säuft. Jetzt grins nicht so. Ich weiß, an Bord trinkt jeder schon mal etwas. Auch etwas viel. Aber der übertreibt wirklich. Wenn Halvar einmal loslegt, dann richtig. Rum und Grog und alles durcheinander. Ich frag mich nur, wo er den Schnaps her hat. Irgendwo muss der Bursche ein Versteck haben, wo er das Zeug lagert. Wenn man das nur finden könnte. Was würdest du tun, wenn du Halvars Versteck finden könntest? Ich würde ihm einen gewaltigen Streich spielen. Sag mal, stimmt es, was ich gehört habe? Was meinst du? Dass du diesem Knut eins auf die Nase gegeben hast. Und wenn es so wäre? Na komm schon, mir kannst du es ruhig sagen. Ich werde den Paladin schon nichts verraten. No to dobrze w sumie, bo coraz więcej osób się o tym dowiaduje. Zaczekajcie, bo chcę włączyć muzykę. Sama się nie chce włączyć, będzie trzeba jej pomóc. Też się nie chce włączyć w taki sposób, dziwna sprawa, no nic. Gramy bez muzyki. Zaraz powinna się ogarnąć. Sam tak mówiłem. Was muss ich tun, damit du mich zum Bootsmann vorschlägst? Was? Du willst Bootsmann werden, wo du gerade mal hier angeheuert hast? Schlag dir das mal aus dem Kopf. Im Übrigen habe ich ganz andere Sorgen. Irgendein Kerl aus unserer Mannschaft stiehlt hier schon seit mehreren Wochen Teile unseres Proviants. Und obwohl ich ihm schon einige Fallen gestellt habe, ist er immer wieder entwischt. Ich sorge dafür, dass die Diebstähle aufhören. Würdest du mich dann zum Bootsmann vorschlagen? Also, wenn dir das gelingt, dann hast du meine Stimme. No i czyli zapewne będzie trzeba tutaj przyjść w nocy, no bo on tak naprawdę wychodzi na to, że tutaj za dnia, no wiadomo, pilnuje, więc akcja pewnie się dzieje w nocy. Ich werde den Wiedźmin. Das wird nicht leicht sein. Viel Glück. Wo bekommst du deine Waffen her? Von Hawk, unserem Schmied hier an Bord. Und warum verkauft die Waffen nicht selbst? Anordnung von Lord Baldwin. Hawk hat schon genug mit dem Schmieden zu tun. Daher soll ich den Verkauf in die Hand nehmen. So einfach ist das. Erzähl mir was über die Mannschaft. Über die Mannschaft? Von mir aus. Aber eins sage ich dir gleich. Über die Paladine kann ich dir nichts sagen. Da fragst du am besten Harald. Der verkehrt am meisten mit denen. Ich sag dazu nur eins. Knut wird sich so schnell mit niemandem mehr anlegen. Das ist die beste Nachricht, die ich seit langem gehört habe. Und die ist so gut, dass sie mir 100 Goldstücke wert ist. Jeszcze złoto dostaliśmy, kurde. Elegancko. I co on tutaj ma? Chciałem sobie też zobaczyć. Drogie, drogie trochę te rzeczy. Chociaż... Nie tak źle, no ale... Ta siła, no to... O, na przykład tutaj dobry miecz jest spoko. Ta siła, no to najbliżej to myślę, żebyśmy byli 50. Tak, 48 mamy. To ten miecz byłby fajny. Też by był ten bonus do walki bronią jednoręczną. Nie można na tym polegać. Topór marynarski, takie same obrażenia, więc bez sensu. Kiepski miecz półtoręczny, no to już na 95 siły. Ale... Nie no, trzymam się. Zobaczcie to, rapier. Wymagana zręczność jest 50. Też jesteśmy blisko tego, bo do 45 się ostatnio uczyłem, bo tam podobno w drugim rozdziale warto mieć tyle, czy tam nawet trzeba. Minimum 45. Nie wiem, czy na początku, czy później, mniejsza, ale to padło nam i... Kurde, to ma 30 obrażeń więcej? Mogę ci opowiedzieć. No i bonus do walki bronią jednoręczną, więc po prostu... O 3 większy. Się o tym dopiero teraz. No tylko, że jest oczywiście jeszcze raz tyle drożej, nie? Ale kurde... No i w sumie najdroższy z tego wszystkiego, ale kurde, no warto by było sobie taki rapier ogarnąć. Myślę, że będę w niego celował. Co myślicie? Dobra, to jest opcja. Zręczności sobie 5 wystarczy, bym podbił. I kurde, byśmy mieli... No jak, no... 30, 40 obrażeń więcej chyba. Nie, 30, sorry, bo... no, strzony mamy ten kiepski miecz szeroki jeszcze, który nosimy. Więc on daje nam 60, więc byśmy mieli 30 obrażeń więcej, nie? Ale... No nieźle. No długość by troszeczkę o 20 była mniejsza, ale to i tak.
Dobra, jeszcze jakieś pierścienia są na zdrowie. Widzę dwa. Trzeba uważać na to, co się pancerza, skórzany pas, wytrychy, spoko, spoko. Dobra, czyli bardzo dobry handlarz, będzie trzeba o nim pamiętać. Gut, erzähl mir was über die anderen. Na gut, von wem willst du was wissen? No kurde, to tak nie wiem, czy to... Trzymam się od tego z daleka. Trzeba, czy nie? Was ist mit Harald? Harald ist ein echter Seebär. Der kennt bestimmt alle sieben Meere. Und einen besseren Kameraden als ihn kannst du ja an Bord nicht finden. Außerdem ist er ein guter Schwertkämpfer. Er kann dir mit Sicherheit noch etwas beibringen. Im Seekrieg gegen die Orks hat er sich einen Namen gemacht und ist daher verdient zum Bootsmann aufgestiegen. Aber das genügt seinem Ehrgeiz. Jetzt ist er vollkommen damit zufrieden, den Jungs an Bord was Ordentliches beizubringen. Wiecie co, my sobie tutaj poklikamy wszystkich, bo no tam ogólnie to rozmawialiśmy pewnie ze wszystkimi, ale może się czegoś ciekawego dowiemy jeszcze. Albin? Albin ist unser Schiffskoch und über den sollte man nichts Schlechtes sagen. Und warum nicht? Weil man es sonst spätestens beim nächsten Essen heimgezahlt bekommt. Deshalb. Aber wenn du den Mund halten kannst... Werde ich. Also wenn du mich fragst, denke ich, der Mann wird langsam senil. Und sollte in den Ruhestand gehen. Albin wird von Tag zu Tag vergesslicher. Und das Essen wird auch immer schlechter. Aber was ich denke, will da oben eh keiner wissen. Da wäre noch Wulfias. Der Feuermagier. Über den kann ich dir wirklich nichts sagen. Der hat sich erst vor kurzem in Vengard eingeschifft. So ein Magier verkehrt im Grunde auch nicht mit uns einfachen Schiffsvolk. Trotzdem finde ich es gut, dass er an Bord gekommen ist. So kommen wir zumindest günstig an ein paar Halttränke ran. Und bei einer Seeschlacht wird der Feind noch weniger zu lachen haben. Was ist mit Knut? Was soll mit Knut schon sein? Knut ist Knut. Wer einmal gesehen hat, wie der drauf ist, braucht den Rest nicht mehr zu wissen. Nun erzähl mir was über Sven. Über Sven? Na, über den könnte ich dir einiges erzählen. Ich bin ganz Ohr. Naja, womit soll ich anfangen? Also zunächst mal. Wenn die Arbeit an Bord am schlimmsten wird, findest du alle. Nur nicht einen. Sven, der Kerl verdrückt sich, wo er kann. Und wenn man ihn mal findet, dann ist er entweder am Kauen oder hat einen Glimmstängel im Mund. Aber wenn man ihn mal auf sein Verhalten anspricht, dann hat der Kerl noch die Dreistigkeit, dir das Blaue vom Himmel zu erzählen. Und da ist noch was anderes. Ich glaube, dass er an die Mannschaft heimlich Sumpfkraut verkauft. Doch ich kann es ihm nicht beweisen. Dem ist alles zuzutrauen, wer weiß. Vielleicht steckt auch er hinter den Diebstählen im Laderaum. Wenn ich ihn nur einmal auf frischer Tat erwischen könnte. Erzähl mir was über Dandolo. Dandolo ist ein erfahrener Seemann, der schon ewige Jahre auf diesem Schiff ist. Er gehört zu denjenigen in der Mannschaft, denen man vollkommen vertrauen kann. Immer ruhig und ausgeglichen hat er schon manchen Streit hier an Bord geschlichtet. Dandolo hätte das Zeug zum zweiten Bootsmann oder Steuermann. Aber er hat keine Spur von Ehrgeiz. Er will lieber Teil der Mannschaft bleiben, weil ihm das Befehlen ganz und gar nicht liegt. Naja, Hauptsache er ist zufrieden. Ernst? Was denkst du über ihn? Das ist ein ganz ruhiger und fleißiger Seemann, mit dem die meisten hier an Bord gut auskommen. Ich denke, er ist in Ordnung. Ist das alles? Ja, mehr kann ich dir nicht sagen. Was denkst du über Hawk? Über Hawk gibt es nicht viel zu sagen. Er ist schwer in Ordnung und er ist ein hervorragender Schmied. Ich glaube, wenn er etwas magisches Erz hätte, könnte er noch bessere Waffen schmieden. No dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o całą tą załogę, o której mógł nam powiedzieć oczywiście. Jest skradziony prowiant. Ktoś ciągle kradnie prowiant z ładowni. Wolfgang podejrzewa Svena o kradzież prowiantu z ładowni. I podejrzewa, że marynarz Sven potajemnie handluje bagiennym zielem wśród członków załogi. Bosman... O tą kradzież chodzi, więc będzie trzeba na to zapolować, można powiedzieć. Tylko, że... Tak, no Wolfgang chce dać nauczkę Halvorowi, przygotowując mu jakąś niespodziankę z jego trunkami.
Tylko no, skąd mam wiedzieć, gdzie on te trunki swoje... Dokładnie to samo powiedziałem. Trzyma. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. Rum Halvara. Wziąć to? Chyba tak, nie? Możemy już teraz Wolfgangowi powiedzieć o tym? Właśnie, mamy to. Kurde. No, od razu pomyślałem, że pod pokładem to gdzieś będzie, ale tak od razu nam się rzuciło to w oczy praktycznie. Ich habe Halvars geheimen Rum und Krogvorrat. Nie mów, że to nieprawda. Was hast du? Das ist ja großartig. Und wo war er versteckt? Du wirst es nicht glauben. Ganz in deiner Nähe. Nämlich hier im Lagerraum, bei den Proviantkisten. Was? Also direkt vor meiner Nase? So ein Fuchs. Der dachte wohl, dass man dort als letztes nachsehen würde. Und? Wie sieht es aus? Du sagtest doch, dass du ihm einen Streich spielen wolltest. Ja, sagte ich. Aber wie? Ich habe Halvar zum Wetttrinken herausgefordert und... Wie bitte? Du hast Halvar zum Wetttrinken herausgefordert? Ist das wirklich wahr? Ja, habe ich. Hast du keine Idee, wie man ihn bezwingen kann? Doch, die habe ich. Und wo wir jetzt Halvars Versteck kennen, ist meine Idee auch sehr leicht umzusetzen. Ja, das wäre ein ganz toller Streich, den wir ihm da spielen könnten. Hör also zu, der gute Halvar kann wohl so gut wie alles an Alkohol vertragen. Alles. Nur keinen Wein. Als er mal versehentlich welchen getrunken hatte, ist ihm sofort übel geworden. Wir brauchen daher nur etwas Wein in die Rumflaschen zu füllen. Und schon muss der gute Halvar in die Koje. Für dich dürfte es dann ein leichtes sein, ihn beim Wetttrinken zu schlagen. Einverstanden. Fülle heimlich Wein in Halvars Flaschen. Das werde ich. Wird das ein Spaß. Eine Frage noch. Warum bist du so versessen darauf, Halvar einen Streich zu spielen? Weil der Kerl ein ganz schöner Angeber ist. Der kommt sich doch unglaublich stark vor. Deshalb. To musi się udać, naprawdę, to musi się udać i co teraz? Przystał na plan Wolfganga, oddałem mu rum Halvara, a on do butelki z rumem pokryłem mu doleje wina. Okej, okay, czyli, ale w sensie, bo chodzi mi też o to, czy nie wiem, czy musimy jakiś czas odczekać, czy po prostu teraz jak pójdziemy do Halvara, to już jakby będzie wszystko działało, czy na przykład trzeba się będzie przespać. Wiecie, zanim tam te wino doleje mu, zanim on pójdzie po te flaszki, coś tam, na te zawody. Nie wiem, weźmy normalnie, zobaczmy teraz, może już jakby to wszystko działa, tylko że... Taka jest bowiem wola. Możemy w ogóle zapytać. No myślę, że jakby wiedział, no to by Wolfgangowi powiedział o tym, ale możemy Weißt du, dass Wolfgang im Lagerraum Proviant gestohlen wird? Na klar weiß ich das, hat Wolfgang mir doch selber gesagt. Ist schon ein Ding, dass sowas bei uns auf der Albatros geschieht. Hast du vielleicht einen Verdacht, wer der Dieb sein könnte? Nein, und ehrlich gesagt, da halte ich mich lieber auch raus. Ich verdächtige nicht gerne einen Schiffskameraden. No, dobra, czyli tutaj nic nie ma. Zaczekajcie, co jest, że w ogóle muzyka się skończyła? Ostatnio ciągle była. Teraz działa. Dobra. Już po prostu zamułka trochę była bez niej. Czyli może faktycznie, nie wiem, trzeba się przespać? Tak jak mówiłem na początku, nie? Jakiś tam czas musi minąć, żeby to się wszystko tam... Weźmy do rana. I wróćmy pod pokład. I zobaczymy teraz. Nie? Poczekajcie, no bo ja rum przecież mam wszystko i tak dalej. Ten jego to... Mnie i tak nikt nie pyta. Przecież... Jak to jest? Ja mu go... W przypadek w ogóle wziąłem te przedmioty i w sumie wezmę, bo nic mi nie robi. No ja mam ten rum. Jego rum. Dokładnie to samo powiedziałem. To żadna tajemnica. Nigdy mi nie przyszło do głowy. A wino? Może wino też muszę mieć. Nie musisz mi tego mówić. Rum Halvara mamy, no to jedna butelka tylko była.
Zeig. Nie mam czasu na takie rzeczy. Wino. Trzeba uważać na to, co się mówi. Ta, wino to w ogóle mieliśmy 37 sztuk, to znaczy 38. Bez sensu, nie wiem. Was weißt du über die Proviantdiebstähle im Lagerraum? Was soll ich darüber wissen? Gar nichts weiß ich. So? Du scheinst aber immer großen Hunger zu haben. Telepali, ja? Hä? Wie meinst du das? Moment mal, was soll das heißen? Verdächtigst du etwa mich, der Dieb zu sein? Nun, immerhin sieht man dich ständig etwas am Essen. Na und? Ist das etwa ein Verbrechen? Kommt ganz darauf an, woher du das Essen hast. Was heißt woher? Das Essen gehört mir, verstanden? Ach, tatsächlich? Nun heraus mit der Sprache. Woher hast du das Zeug? Soll das hier ein Verhör werden oder was? Das Essen gehört mir. Habe ich an Land von meinem eigenen Gold gekauft, da die Portionen hier an Bord viel zu mickrig ausfallen. Außerdem bin ich hier nicht der Einzige, der ständig großen Hunger hat. Du solltest mal den Paladin Beowulf fragen. Ist doch komisch, dass der jeden Abend in den Lagerraum geht, wenn keiner mehr da unten ist. No w sumie tego tutaj też widzieliśmy ostatnio. Na razie tutaj nic nie klikajmy. Chcę zrobić to zadanie z tym piciem. Jak to jest? Nie mogę nic teraz zrobić. Muszę od początku to poczytać. Dobra. W każdym razie powinienem kupić 6 butelek, przegrałem z Halvorem. To mieliśmy na początku. Rum, aha. Czyli ogólnie musimy mieć 6 zwykłych. Plus ten jeden jego? Trzymam się od tego z daleka. Naprawdę? Czekajcie, bo... Tak dalej być nie może. No to by wychodziło. On będzie miał rum? No ma. I co? I teraz, gdy mamy 6... Powinien być mądrzejszy. Nie mów, że to nieprawda. To powinniśmy... móc już normalnie odpalić sobie to? Tak, mamy to. Czyli wystarczyło mieć 6. Ja sobie jeszcze przed tym zapiszę. Na los, Halber. Ich will's nochmal wissen. Alle Achtung. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Also los. Na, mal sehen, ob du es diesmal schaffst. Lass uns weiter trinken. Butelki nie pomyl, Roland. Und? Kannst du noch? Na klar. Verdammt, mein Kopf. Wieso ist mir denn schon wieder so schlecht? Ich weiß nicht wie, aber du hast gewonnen. Ich muss mich unbedingt aufs Ohr legen. Na, udało się. Git. To żadna tajemnica. Dobra, teraz jeszcze wystarczy wrócić do niego. Ich habe Halber beim Betttrinken besiegt. Tatsächlich. Dann hat unser Plan ja ganz gut funktioniert. An diesen Tag wird der gute Halber noch lange denken. I jeszcze przespać się ponownie. Weźmy już tam następny dzień. Oczywiście. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. I zadanka powinna być zaliczone. W sumie to zaraz level będzie też tak naprawdę. Więc fajnie, fajnie. On już myślę, że powinien być tam. Jeszcze go tu nie ma? Oj, chyba go nieźle tam musiało poharatać. My to weźmy może... do 15 na przykład. O, jest. Und? Akurat szedł. Verdammt, brummt mir mein Schädel. So etwas ist mir noch nie passiert. Tja, einmal ist immer das erste Mal. Hey, jetzt gib mal nicht so an. Da war doch im Rum irgendwas drin. Wein oder sowas. Gib's zu, du hast heimlich Wein in den Rum getan. Ach, und wie soll ich das bitteschön gemacht haben? Na, vielleicht hast du meinen geheimen Schnapsvorrat entdeckt. Wenn du meinst. Auf jeden Fall habe ich gewonnen, oder? Ja, ja, du hast gewonnen. Und nun lass mich endlich in Ruhe. Podejrzenia miał, ale... zadanie zaliczone. Wirst du mich nun zum zweiten Bootsmann vorschlagen? Nichts da, werde ich. Das habe ich alles dir zu verdanken. Jetzt bleib mal auf dem Teppich.
Du hast ein Wettsaufen verloren. Na und? Ist das ein Grund, gleich sein Wort zu brechen? Komm, ich weiß jetzt, dass du Weine oder sowas ähnliches in meinen Schnaps geschüttet hast. So? Und wenn schon? Wir hatten keine Bedingungen vereinbart, wie ich dich besiege. Trotzdem war das verdammt unfair von dir. Aber das ist nicht das Schlimmste. So? Was ist denn noch so schlimm? Dass du jetzt ein wenig geschlafen hast, oder was? Genau das. Denn in dieser kurzen Zeit muss ich Lord Baldwins Sextanten verloren haben. Was sagst du da? Lord Baldwins Sextant ist weg? Ja, ich muss ihn irgendwo im betrunkenen Kopf liegen gelassen haben. Weißt du, was das heißt? Wenn wir keinen Sextanten mehr haben, sind wir aufgeschmissen. Dass Lord Baldwin mir den Kopf abreißen wird, ist noch das Wenigste. Hast du denn keine Ahnung mehr, wo du überall gewesen bist? Versuch dich zu erinnern. Habe ich schon, Mann. Aber umsonst. Ich kann mich einfach an nichts mehr erinnern. Eine Katastrophe ist das. Ale rozumiem, że gdzieś na statku, nie? Ich werde den Sextanten für dich suchen. Das ist auch das Mindeste, was du für mich tun kannst. Wirst du aber dann auch dein Wort halten, wenn ich das Ding finde? Also, wenn du den Sextanten wieder hast, kannst du von mir aus auch Kapitän werden. Doch, wie gesagt, wo das Ding ist, weiß ich nicht. Da wirst du das ganze Schiff absuchen müssen. Dobra, już poradzimy sobie. No inaczej z tym piciem to tak naprawdę tego zadania nie można było wykonać i chyba tak to musiało wyglądać, nie? No nic. Dalej będzie trzeba działać na statku. I nie mogę się doczekać tej wyspy. No nic, na razie sobie to i tak skończymy, także trzymajcie się do kolejnego, cześć.